prawda, u papieżu Janie Pawle II. Piękne orędzie, abyście zrozumieli i wyciszyli się w tych swoich różnych gdybaniach. Orędzie z 21 grudnia 2010. Pan Jezus, wasz święty papież jest już ze mną i oręduje za wami, dzieci. Nie wierzcie w te wszystkie plugawe kłamstwa, którymi szatan zatruwa świat. Nienawidzi go i próbuje zniszczyć opinię o nim jako o prawdziwym słudze Bożym. Nie wierzcie żadnemu słowu wymierzonemu przeciwko jemu. To prawda, że początkowo nie orientował się we wszystkim i mógł przez to nie na umyśle doprowadzić do błędu, ale szybko ujrzał Kościół moimi oczyma. Otrzymał łaskę rozpoznawania wrogów, tyle że wtedy był już zbyt mocno uwikłany wieloma zależnościami, aby mógł działać tak, jak mu to nakazywało jego serce. To był papież modlitwy i czynu. Jednak jego czynem było przede wszystkim orędowanie za światem. Był on znakiem poświęcenia i cierpienia dla mojego imienia na świecie. Pamiętajcie, że jego wiara była tak silna, iż bez problemu mógł przeciwstawić się swoim wrogom. Nie lękał się tego, jeśli się im jawnie nie przeciwstawiał, dlatego, aby wypełnił mój plan wobec świata i mojej woli. Wy nieraz sądzicie, że coś byłoby lepiej lub gorzej, gdyby inaczej postąpić. Ja jednak mówię wam, że słowo moje musi się wypełnić i czasem coś musi ulec zepsuciu, aby mogło być uzdrowione. Nie podpowiadajcie mi własnych rozwiązań. Nie potrzebuję doradców. Sam jestem królem, posiadam pełnię mądrości. Jeśli czegoś od was potrzebuję, to miłości i posłuszeństwa.